robię na środku niczego. Tak powiedział Zbyszek Gutkowski, udzielając naprawdę świetnego wywiadu Gazecie Wyborczej. Co to znaczy, to, że do cholery nie wiem, co robię na środku niczego? Przychodzi taki moment zawsze, jak się spędza czas i podróż, wyścig, tego typu wyścig na bezkresne oceanie. Przychodzą do tego jeszcze inne uczucia, które powodują to, że to uczucie jest coraz większe, że się tęskni, do tego dochodzą awarie. No i tak, może się w końcu załamać i sobie zadać wtedy pytanie, po co mi to było, co ja tutaj robię. I tak naprawdę 99, myślę, że 100% żeglarzy, którzy na nich w ten sam sposób zadają sobie to pytanie. Rozmawiałem, pytałem się, czy to jest jakieś inne. Okazało się, że także jest normalne. Zbyszek Gutkowski wystartował w regatach Velux Five Ocean. To etapowe regaty dookoła świata. Przepłynął 28 tysięcy mil w 5 etapach, a zajęło mu to około 120 dni. Przypomnijmy te etapy, skąd, dokąd, gdzie wystartowaliście. Wystartowaliśmy z La Rochelle z Francji do Kapsztadu, następnie do Wellington w Nowej Zelandii, później dookoła przyłączył do Lesby do Rodwaju. Później były dwa krótsze etapy do Charleston w Południowej Karolinie, w Stanach Zjednoczonych, no i poszliśmy do Marysza. Tak, to drugie miejsce na trzy. No, drugie miejsce to oczywiście świetny wynik, bo Państwo sami doskonale wiecie, że samotny rejs dookoła świata i to w regatach, no to absolutnie szczyt ludzkich możliwości. Do czego to można to porównać? Porównywali to do lotów w kosmos. Ale myślę, że tak, że to jest zdobywanie ośmiotysięczników. Tak jest chyba stopień trudności. Na pewno nie można tych dyscyplin porównać, bo tak ilość osób, które odwiedziły najwyższe szczyty świata, czyli Mount Everest, jest dużo większa niż samotny świat. Dostałem numer 183, dostałem 183 osobą, która to zrobiła. To też jakoś podkreśla, że to nie jest takie proste. A jeśli chodzi o wprawy w kosmos, to też było więcej kosmonautów niż światów, opowiedzmy parę książerczych, dramatycznych wydarzeń. Startujemy z La Rochelle. Fantastyczny start, Gutka. Wszyscy później przyszli do nas i gratulowali nam. Mówią, że ten młody Polak naprawdę dziarski żeglarz, bo wygrał start z gigantyczną przewagą nad wszystkimi konkurentami. Żeglowaliście do Kapsztadu, pierwszy etap i pierwszy poważny kłopot z takim gigantycznym wiatrakiem, który miałeś na rufie. Zraniona głowa. Pierwszy kłopot, to była pierwsza kontuzja, moja, osobisty dramat. Zapomniałem się, poszedłem sprawdzić coś przy sterze, jestem problemem, no i wtedy właśnie byłem bardzo, bardzo zły na siebie, że dopuściłem do takiego wypadku, który był absolutnie spowodowany tylko moją ostrożnością. I wtedy sobie zadałem pytanie, czy ja dam radę zatanować tą IP, bo strasznie chwiliłem, nie bałem tam stacji, czy pan wtedy nie jest w stanie pomóc. No udało się, że także miałem jeszcze dramatyczne zajęcie, musiałem się powstrzymać. Później parę takich drobnych kłopotów jeszcze podczas rejsu miałem, ale to było wszystko związane z krótkim czasem przygotowania, krótkim startem. Niektóre rzeczy po prostu nie działały właściwie, się wyłączały. Czasem traciłem, już tego dystansu straciłem, ale trzymałem się mocno brawa, nawet kilka razy go wyprzedziłem. Jeszcze raz jak wyszedłem na pierwsze miejsce, to miałem dość dużą przewagę i to było około 7 dni byłem przed nim, także duży szacunek do tego odzyskałem w oczach moich rywali. Tak, oni cały czas podkreślali, że najbardziej walecznym żeglarzem w tej starcie jest Zbyszek, brat Banei, który prowadził, wygrał wszystkie etapy, cały czas widział, że tam gdzieś za jego rufą, na jego najmniejszy błąd zareaguje i to skutecznie Zbyszek Gutkowski, o którym wszyscy tam na świecie mówią Gutek, a to proste, prawda, bo to słowo Zbigniew, a już nie Gutkowski, byłoby nie do wymówienia. Tak, funkcjonuje jako Gutek, bo już w zasadzie dziecka to się zaczęło. A propos tego zszywania, tej rany, to on był przygotowany, bo przed startem zszywał świńskie nogi i ćwiczył, jak to się zszywa w skórę. Tak? Takie kursy każdy żeglarz, który może wystartować, tylko ja tak musi przejść, musi to certyfikat. Jeszcze parę innych kursów trzeba przejść. Bez tych certyfikatów w ogóle się nie da wypłynąć. Grejsa Legat nie dopuści takiego
zawodnika, także musimy najpierw troszeczkę się połączyć i spędzić czas trzymając nogę. Z Kapsztadu popłynęliście południowym oceanem indyjskim do Wellington w Nowej Zelandii. Zeszliście bardzo nisko, poniżej 40 stopnia szerokości geograficznej południowej i tam się już żegluje na południowym oceanie. Fale jak domy, wiatr jak w województwie kieleckim. Myślę, że większe. Wypłynęliśmy kilka dni później niż był planowany start w Kapsztadzie, ponieważ bardzo mocno wiało, zaraz czy wątpliwie nadziei. Po prostu była duża obawa, że połowa z nas, albo większość z nas, zakończy w tym miejscu. Więc poczekaliśmy, aż wiatr osłabnie, a mówię tutaj o 75 razy w tym momencie. To jest jakieś 150 km na godzinę. No i skończyło do 50 i to byśmy popłynęli. No i zrobiliśmy się przez ten sztorm, który był nie dość duży. Przepraszam bardzo, skończyło do 50, czyli do 100 na godzinę. Fajnie stałciło. Później się przewijaliśmy przez duży układ niskiego ciśnienia i zajęło nam naprawdę dużo czasu, 7 dni. 7 dni ja pokonywałem ten układ wysokiego ciśnienia, żeby się przebić na tą południową podstawę. Udało mi się jako pierwszy, więc natychmiast odbiłem powodzenie i szybko się oddalałem, ale potem się okazało, że znowu kolejne kłopoty. Tym razem z samosterem, już tak poważnie, że nie mogę długo podróżyć do przodu. No i myślałem bardzo poważnie o tym, żeby się zatrzymać, żeby spróbować naprawić, ale niestety po drodze były tylko takie wyspy, w których po prostu nie mają żywej duszy. Kilka osób na przykład w jakiejś stacji badawczej na wyspach Kordyna, albo w ogóle nie było żadnej gwarancji, że cokolwiek by tam mógł naprawić, więc w takim trybie awaryjnym dopłynęłem aż do Nowej Zelandii, a przed całą Nową Zelandią specjalne przemyślany przeze mnie ruch zrobiłem, popłynąłem niekonwencjonalną stronę, czyli wchodziłem do Wellington od strony Pacyfiku. Tego nikt przede mną jeszcze w ogóle w historii żeglarstwa i tych tras nie zrobił. Ale przeczytałem dobrze od nowicy wejść i instrukcję żeglugi, czy jest dozwolone takie coś, nie było wspomniane. Ale żeby się otwierdzić, zadzwoniłem jeszcze do wicedyrektora Legat, czy on widzi jakieś przeciwieństwa, żeby popłynąć tak. No, powiedział, że zaskoczony był w ogóle i wiedział, co mi odpowiedzieć. Powiedział, że nie znaleźć się mailowo. Szalony Polak. I powiedział, że tak pomyślał, że można tak płynąć. No i się okazało, że ja popłynąłem drugą stroną, brat klasyczną, no i tam stały się modlił, żeby tylko jeszcze coś przywiało, żeby zdążył przepłynąć, przeciąć linię metek Wellington przede mną. A ja płynąłem naprawdę w trybie awaryjnym, bez genekera w ogóle bym nie mogłem postawić, bo się bałem, że po raz kolejny będę przyklejony na przykład w nocy z żaglami do wody na oceanie przy falach, które mają, sięgają 15-20 metrów. Tylko jeszcze mało przyjemnie. Drobne wyjaśnienie, bo Zbyszek mówi tak, jakbyśmy wszystko wiedzieli. Mieli dopłynąć do Wellington w Nowej Zelandii i można było płynąć cieśniną Cooka krótszą drogą, ale z punktu widzenia taktycznego Zbyszek wybrał drogę wokół południowej wyspy Nowej Zelandii i spłynął od strony Pacyfiku do Wellington. No to był taki taktyczny majstersztyk. No dodam to jeszcze, że najkrótsza droga nie znaczy najszybciej. Dokładnie tak. Jesteśmy w Wellington, chwila odpoczynku i przed tobą kolejny niezwykle trudny etap z okrążeniem przylądka Horn do Punta del Este. I ten Horn to jest takie miejsce bardzo mityczne, które na szczęście odwiedziłeś wcześniej na pokładzie katamarana Warta Polfarma w regatach The Race z Romanem Paszkę. Pamiętam, kiedy mijaliście wtedy Horn, tam było ciężko. Wystartowaliście przy bazu wiatru. Analogicznie. Wystartowaliśmy w Wellington przy bardzo sztormowej pogodzie. 55 węgów wiatru dokładnie przy momencie startu. Także wszyscy wypłynęli na najniższym możliwym ożeglowaniu, jak tylko można go postawić. Tym razem znowu się udało oczywiście pierwszą wygrać. Jak wypłynęliśmy z tej ustawy ciśnienie, jeszcze z tej straszna pogoda, pamiętam, wtedy była. Wypłynęliśmy z ciśnienia i nagle się zrobiło czyste niebo i piękne zdjęcia z tego później. No i tak płynęliśmy w trójkę przez całą dobę tak naprawdę. W nocy nagle się zatrzymałem. Dwa światła nawigacyjne, które miałem jedno po prawej, drugie po lewej, czyli Brandy, Kanadyjczyk. No i coś się okazało, uderzyłem w drzewo. Duże drzewo, nie mogłem się tego pozbyć przy warunkach nocy, więc chciałem poczekać aż do rana. No i się okazało, że no jest, nic nie coś, nie mogłem się tego pozbyć, więc cofałem i udało się. No i potem zacząłem gonić. No, szybko w sumie mi zajął mi deposi, bo w ciągu 12 godzin Kanadyjczyka już dogoniłem, Anglika jeszcze szybciej. A brawo, tak już nie mogłem go dopalić, ale już było blisko, tak że czuł oddech mój na swoim karku. No i później w połowie oceanu odkryłem, że mam niestety uszkodzony kil jeszcze mocowanie tego kilu zaczęło latać. No i wtedy naprawdę przeżyłem z ogromnym stresem, myślałem, że już po prostu za chwilę będę tonął. Właśnie powiedz mi, czym to grozi? No grozi to tym, że kil po prostu może odpaść od jachtu i jacht się przewróci do góry dynami i tego i koniec. I teraz musimy czekać na jakąkolwiek pomoc, którą nas podjęli.
Czy to wtedy się mówi, co ja tu do cholery robię? Tak? Wtedy nie zastanawiałem się, co ja tu robię, ale myślałem wtedy, jak tutaj załatać to wszystko, jak to naprawić, żeby móc dalej się rywalizować. To jeszcze chwila do tego, zanim zadam sobie takie pytanie. No ale mimo tego kilu i tak dopłynąłem na drugim miejscu jeszcze do Przyłomka Horn. Okazało się Przyłomek Horn tym razem bardzo łaskawy, była piękna pogoda, bardzo ładniejsza niż w tej chwili tutaj mamy. Miałem przysiuteńkę, nie byłoby tam jednego łoku. Po raz pierwszy widziałem zwierzęta, które tam żyją, bo skakały delfiny, pływały pingwiny, które widziałem po raz pierwszy tam. Pływały jakieś ładne, kolorowe ptaki. No naprawdę zupełnie zgoła inaczej niż za pierwszym razem. Za pierwszym razem byliśmy przy bardzo stormowej pogodzie. Prognoza na omijanie Przyłomka Horn mówiła o 130 węzłach wiatru do 200 po drugiej stronie, także to było bardzo, bardzo dużo, wręcz nawet nie było żadne prędkość tego wiatru. Ale no, jak tam dwa horny wyciągniemy średnią wiatru, to i tak będzie 10 do porta. Ale mijałeś horn przy pięknym słońcu, widziałeś tę skałę, jakiś piękny żaglowiec, który gdzieś tam był. Byłem bardzo blisko skały, około 1 mili, byłem bardzo, bardzo blisko. No bliżej nie chciałem, bo bałem się, że może zahaczę o coś. Nie jakąś poteczkę zrobiłeś? Trzeba pamiętać o tym, że tam jest główny narożnik wszystkich oceanów świata i tam wszystkie śmieci też się próbują się przebić. A nie chciałem kolejnego żywa tam spotkać, bo to im bliżej skały, tym większy prąd, który wynosił na planty w tabliki. Pływające rzeczy. O, po prawej stronie zobaczyłem trzymasztową fregatę. Tak myślę, tak to oceniam. No, niestety nie jestem pewien, czy to była fregata, ale trzymasztowa, piękna żeglówka. No i pływała pod pełnymi żaglami, także to też świadczy o tym, że pogoda była doskonała. I po wielu, wielu dniach, po pokonaniu całego Oceanu Południowego i Przylądka Horn, zbliżają się do mety w urugwajskim Punta del Este. I tak powinno być, że powinno ich dzielić między poszczególnymi zawodnikami dni, może kilkanaście dni, a tu okazuje się, że twój rywal jest... Sytuacja wygląda w ten sposób, że mnie oczywiście dogoniono, bo nie wyglądałem niż mowym płynem. Właśnie jak Kanadyjczyk dogonił, potem trzymał się ze mną, dosłownie trzymał się ze mną, bo widziałem go po prostu przez dwie doby, było ode mnie jakieś 200-100 metrów. No i osłabł wiatr. I Anglia, który wtedy płynął na ostatniej pozycji, pobrał troszeczkę inną ruchą, nas wyprzedził. No i w tym momencie zostało nam jakieś 67 km. Ja byłem z nieszczęsnym Kanadyjczykiem, który nie chciał się wkleić. Ale tak nie bardzo chciałem z nim do końca płynąć, bo dysponował szybszą łódką i wiedziałem, że na pewno przez całą metę mnie wyprzedzi. Więc w nocy postarałem się go zgubić. Musiałem włączyć nawigacyjne światła, no mówię, pan to mnie zadowolnione oczywiście, jeśli chodzi o przepisy tego. No i udało się. No i rano już złapałem Anglika, Derek Hetfield został w samej odległości od niego, więc ja mi się udało wszystko przez 30 minut w ciągu jednej nocy do niego. No i z angielskim zawodnikiem to mieliśmy aż do samej mety. No, jak ja go dogoniłem, tego wyprzedziłem o jakieś 200-300 metrów. 200-300 metrów utrzymywałem przez jakieś 10 mil. Miał 4 mil lepsze, to mnie wyprzedził. Już spokojnie płynął sobie w kierunku mety. Już widzieliśmy latarnię, która była też jedna z końców linii mety, no i zaczął celebrować swoje zwycięstwo. Poszedł na dziuk. Dumny Anglik, tak. Media poszły, tak, helikopter przyleciał, oczywiście gesty zwycięstwa i tak dalej. A tu? No i tutaj boczkiem na samej linii mety go uprzedziłem. 40 sekund. A co? Bardzo mi przykro, że zrobiło to, bo było inny. Jeszcze tylko dodam, że ten wyjątkowy szczęścia, to tak. W drzewo na oceanie pustym uderzy, wieloryba uderzy na Atlantyku. Specjalista od takich rzeczy. Zbiszek Kutkowski, jeszcze raz wielkie brawa. To był majster szczyt, o którym pisała cała prasa światowa. 40 sekund po pokonaniu kilku tysięcy mil morskich i to jeszcze południowego oceanu z opłynięciem przylądka Horn. Dokładnie 7600 mil, tak wymaszyła najkrótsza trasa. My pewnie to 1000 mil. Gratulacji, chyba nie było końca Punta del Este. No to jest to przede wszystkim była największa radość, jaką miałem do tej pory w tych regatach. To uważam to, że to było dla mnie zwycięstwo. Smakowało zupełnie inaczej jak te poprzednie. Naprawdę tak się cieszyłem, bo już nie bierzemy. Ja już byłem załamany w tym przejściu. Tyle się męczyłem, z tymi chwilami się udało jeszcze sam koniec, żeby sprawdzić taką fajną, wpracowaną pozycję. Ale tak trzeba się do końca, no i się okazało, że warto. Punta del Este w Urugwaju, takie południowoamerykańskie Saint-Tropez, a stamtąd popłynęliście do Charleston w Stanach Zjednoczonych. No to był fajny etap.
To był dość krótki etap, ale niestety sporo przygód. No to obojętno o przygodach. Wypełniliśmy z przedstawicielem fajnie pogodzie, nic się nie działo. Siedzimy, nic się nie dzieje. Tak, ale nic się nie działo, ładna pogoda. Dużej fan też nie było. Gantum będzie średni, no i tutaj to mieliśmy. Raz chwilę z przodu, raz drugi. Myśmy się tam mocno pasowali, bo kładę było niskiego i niskiego ciśnienia, więc była flauta i troszeczkę tego wiatru również było więcej. No i podczas jednej z, bo też mieliśmy niestety burze, takie z błyskawicami, które nie są fajne. Na morzu tak jest. Zupełnie dolałam w morzu. No podczas jednej z takich burz jest tu padło do kupitu i się strasznie ubiłem. No tak mi się przynajmniej to wtedy wydawało, że jestem mocno ubijany, ale nie dopuszczałem do siebie, że mogę być przygotowany, jeśli chodzi o żebra. Zostałem na pers. No ale tak pomyłem z tym bólem bardzo mocnym. Aż mi się w końcu zdarzyła kolejna awaria. Jedno z okuć, które trzyma główny sztak, czyli kalina przednia, łącząca dziurki z masztem, po prostu mi spadła na pokład. Znaczy byłem bardzo mocno zaskoczony, bo ja miałem dosłownie 10 rzędów. Ale nie mam żagla głównego, a bez tego żagla tak naprawdę to da się płynąć, ale bez tej liny, która trzyma ten żagiel, to się nie da płynąć, bo jest duże ryzyko, że stracę ten masz, więc wtedy podjąłem decyzję, że mocno nic. Nie wysyłam się stałych regat, więc poświęcę ten jeden wyścig, zachowam pozostałe punkty, które zdobyłem do tej pory i naprawię się. Znałeś to miejsce doskonale. No i tam mówię, proszę, ja szybko tutaj załatwimy stowarza i załatamy wszystkie uszkodzenia i będę płynął dalej. No ale kazano mi już oczywiście, no sam wiedziałem, że muszę pójść teraz sprawdzić, co się ze mną dzieje. No, okazało się, że jedno żebro złamane z przemieszczeniem, a drugie pęknięte i lekarz mi powiedział, że no to nie radzi. Powiedział, że tak duże ryzyko, że raczej nie dopłynę, jak nie dopłynę. No nie ukrywam się. Oczywiście wytłumaczył mi, o co chodzi. Powiedział, że złamane żebra może przebić płuco, no i zostanie 5 minut życia, jak się sam nie będą powietrza, bo nie jest podjęcie. No tak, szczególnie w samotnym rejsie w regatach. No i spędziłem tam czasu tyle, ile mogłem, tak żeby zdążyć na stan w Charleston. Także w Brazylii spędziłem w pozycji horyzontalnej w łóżku jakieś 10 dni, nie ruszałem się w ogóle, żeby jak najbardziej pozwolić organizmowi się zregenerować. Nie pojechałem, dopłynąłem jako dużo szybciej dopłynąłem niż chłopaki, ale płynęli przede mną w regatach tego, tak jeszcze 2 dni byłem szybciej niż brat, podobnie ten dystans. No i dostałem jeszcze 7 dni czasu, także mogłem jeszcze coś tam przygotować, bo podczas spłynięcia oczywiście do czasu to jeszcze nie był koniec oczywiście przygód, bo jeszcze mi się Bóg już połamał. Tego w ogóle pewnie nie mogę zrozumieć, bo jeszcze w życiu nie słyszałem, żeby komuś Bóg już połamał, no ja jeszcze tego typu. No, ale kiedy były te 10 dni leżenia w łóżku, był taki moment, kiedy pomyślałeś sobie dość? Nie, nigdy nie pomyślałem sobie w ten sposób. Wiedziałem, że po prostu już tu jestem, wiedziałem, że będę czwarty, więc coś mi się tak nie spieszyło. Linia mety nie była jeszcze przez jakiś czas otwarta, więc nie było problemu. Ważna rzecz tam jest to, że pamiętałem o tym, że my nie ścigaliśmy się w ten sposób, że płynęliśmy na czas, tylko do każdego miejsca dostaliśmy jakieś punkty. No i suma punktów do i z Charleston finish do francuskiego La Rochelle, ostatni etap. Taki ważny etap, bo wtedy broniłeś drugiego miejsca. Tak, no bardzo ważna była sytuacja pomiędzy mną a Kanadyjczykiem, bo byliśmy w tym momencie egzekwo. Do Brada teoretycznie były szanse, ale tylko teoretyczne. Anglik też miał też tylko teoretyczne to o nas, więc widzieliśmy, że teraz to drugie miejsce dokładnie między nami, więc od samego początku Kanadyjczyk starał się ze mną trzymać się mnie, żeby mu nie uciekł. No i to mnie też miałem parę przygód po drodze. Niestety sieci złapałem, które znowu straciłem. O, sieci jeszcze. To było drzewo, wieloryb i sieci. Ale dodam, że to nie były sieci, które były stawione przez rybaków, tylko to były sieci, które po prostu jakieś sobie pływały, bo miały jeden pływak, jakiś statek, który przejechał przez jakieś pole sieci. Ale wszystko skończyło się. Ale z tymi sieciami były na pewno. Nie mogłem tego zrzucić, cofając jak do tyłu, no i pomyślałem, że wskoczę do tej wody, bo byłam dość ciepła, jeszcze 27 stopni, co słyszałem. No i tak ostatnio lubię, że słyszałem na okolicy kręgu, może to jest, żeby to nie pobrał się z diabłem, czy to reki, fajne reki na worki. No i jak wpłynęła parka, ale jak spodobał sobie, odmówiłem, nie powiedziałem, że nie chcę dołączyć do łańcucha pokarmowego samo. No i tak dalej cofałem, no i się udało zrzucić i oraz wszystkie szyby. No i szybko i tego nie wiem. Przy Halifaxie jakoś byłem na bardzo dobrej pozycji, jeśli chodzi o atak. No później była jeszcze jedna przygoda. Chris Tamo Major
Wielkiej Brytanii wcisnęło, a się uruchomił radio boje wzywające pomoc. No i tam musieliśmy, ja i Kanadyjczyk, poprosiliśmy o pomoc. Okazało się, że alarm był fałszywy. Na to dostaliśmy na mecie jakąś ratyfikację, jeśli chodzi o czas, ale to by wiele zmieniło. Że o tym nie ma co mówić. No i później zapłynęliśmy do bramki pomiaru prędkości. W tej bramce można było zdobyć punkty. Dla mnie to bramka była ani trochę nieważna. No i na tą bramkę po prostu zacząłem używać, mieliśmy taki stealth mode, to znaczy żaden zawodnik nie mógł mnie widzieć, nie wiedział, czy jaką prędkością płynę i w jakim kierunku. I ten stealth mode mogliśmy mieć przez 24 godziny włączony. No i wtedy uciekłem, nie wiem, że cię skill nawet był pierwszy, ale tak przeszarżowałem złotką, że nie wytrzymał kolejnej siłą w kilu. No i bęk. No i w tym momencie naprawdę myślałem, że to już jest koniec, ale dalej jak już... Kolejny na chłodno tak pomyślałem, no przecież coś można zrobić. Zacząłem wiązać to linami, żeby to jakokolwiek zabezpieczyć, żeby przestało latać. No i w tym momencie tak nie wiedziałem, czy ja się dobrze zachowuję, bo zacząłem myśleć, co to szybko zrobić, żeby jeszcze ich dogonić i przegonić. No i mówię, kurde, no, życie narażam jeszcze to wyrzucenie trapy i tam do wejścia do niej już naprawdę tak na poważnie, bo zadzwoniłem do dyrektora Rega, do Davida, co ja się pytam, on powiedział. Za każdym razem wszystkie takie przypadki kończyły się tym, że to trzeba to było to niejako zostawić na oceanie, a nie zostawiłem i jakoś udało mi się pojechać. Ale duszą na ramię. Ale naprawdę było ciężko i wtedy się bardzo przestraszyłem. Zostało mi tylko 600 mm dla rusza po całym kółku i mówię, nie, musi wytrzymać. Także łódka dzielna. I na miejscu. Na La Rochelle, wielka feta, drugie miejsce, jeszcze raz wielkie brawa z Zbyszek Gutkowski, to naprawdę to nie była droga przez rękę z żeglarstwa do sportu, kiszy, tych awarii jest zawsze mnóstwo, szczególnie w tak ekstremalnym wyścigu, jak w wyścig samotnych żeglarzy dookoła świata. Tak upłynęliśmy ze Zbyszkiem świat, w oczywiście gigantycznym skrócie, ja mam nadzieję, że kiedyś to przelejesz na papier, podzielisz się jeszcze raz ze wszystkimi tymi opowieściami. Mam ja wszystko zanotowane, także jest czas jeszcze. Z całą pewnością. Ja chciałbym, żeby się Państwo zwrócili uwagę na tę piękną koszulkę. Sopot, Operon Racing, sponsorzy, media, współczesny żeglarz regatowy, no nie jest w stanie wypłynąć wielki rejs, wielkie regaty, gdyby nie wszyscy ci ludzie, te wszystkie firmy, które pomagają, wspierają, dają środki finansowe, kupują jacht. Im trzeba chyba wyjątkowo podziękować. Dzisiaj, że was jest takie, że po prostu jest nieosiągalne dla normalnego człowieka i bez pomocy firm, które widzą jakikolwiek cel, że mogą pomóc. Jest to niemożliwe, także ja z tego miejsca jeszcze raz, bo wiele słyszałem, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wydawnictwu, drogi się Opera. To jest gdyńskie wydawnictwo Opera. Wielkie brawa, bo to oni są... z Polska, bo bez tych dwóch firmów. No oczywiście dziękuję wszystkim moim partnerom w firmie Elia, które też tutaj się wystawia na targach Wielkiej Woda. Będziemy teraz wszystkim po kolei musiałbym sobie wziąć kartę. Później będziesz oglądany ze wszystkich stron i te loga tych firm, to wszystkim im bardzo dziękuję. Naprawdę tych blendów miałem sporo i nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać, bo to naprawdę były czasami takie banalne sprawy, ale to też była duża pomoc. Dziękuję. Kiedy kończy się taką wielką wyprawę, kiedy kończy się taką wielką przygodę, to zadajesz sobie chyba wewnętrznie pytanie, co dalej? Powiem jeszcze tak, że zebrałeś niebywały kapitał. Dziś Gutek, Zbyszek Gutkowski, to tak synonim odwagi, hartu, ducha. Na wiele regat dostaniesz takie ekstra zaproszenie i to warto wykorzystać. Pewnie wykorzystam, ale w momencie pomyślałem, że może spróbuję jeszcze tym samotnym żeglarstwem jeszcze jednych regatach nie stopnować. W przyszłym roku zaczynają się regaty Handeglau, to są bardzo podobna formuła regat, ale niestety nigdy się nie zatrzymujemy i na łódki są zupełnie nowe wszystkie. Także teraz... To są regaty z Les Abs d'Olon we Francji, do Les Abs d'Olon we Francji bez zatrzymywania, bez możliwości udzielenia pomocy z zewnątrz. No i w tych regatach biorą udział nowe zupełnie łódki, które są bardzo drogie i trzeba się rozejrzeć za finansowanie, bo nikt nie jest nas w stanie sfinansować z pilotnych środków, bo to jest po prostu niemożliwe. I śni się Gutkowi po nocach słowo sponsor, no bo to jest klucz do tego, żeby w takich regatach wystartować. Ja myślę, że w tamtych regatach warto wystartować, bo tam już będą startowali sami najlepsi z najlepszych. A linia startu
tak naprawdę zamyka się dużo wcześniej, jeśli chodzi o możliwość zgłoszenia, bo w tym momencie już jest 19 zgłoszonych, a jest 23, tylko może się zgłosić i 3 z dziką kartą, więc też niewiele czasu nie dostało na decyzję taką konkretną i ostateczną. Także te regaty są troszeczkę inne jednak. Myślę, że trochę cięższe. W przyszłym roku jesienią regaty Wendeglopi. Mamy nadzieję, że na starcie stanie jacht ze Zbigniewem Gutkowskim za sterem. Ja mam największą nadzieję, że stanie jacht z biało-czerwoną flagą. A, to zdecydowanie, z banderką. Tak jest. Tak jest. W ubiegłym roku na targach Wiatr i Woda tu w Gdyni rozmawialiśmy ze Zbyszkiem i snuliśmy właśnie marzenia, żeby wystartować w regatach Velux Type Ocean. Minął rok, stoi przed nami na scenie człowiek, który naprawdę tego dokonał. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa. Zbyszek Gutkowski, drugie miejsce w regatach Velux Type Ocean. Żeby zobaczyć, na czym żeglował, Zbyszek zaparkował swój jacht niedaleko Błyskawicy. Nawet stąd widać taką szpanflagę z napisem Operon Racing. Tak, Państwa tam bardzo serdecznie zapraszam. Flagi do samego topu, także łatwo go zobaczyć. Zbyszek, kierunek samej wojennej Błyskawicy. Jeśli będziesz tam koło statku, z pewnością będziesz mógł jeszcze wszystkim naszym kibicom kilka zdań na temat łódki i regat pod Tak, naturalnie, zapraszam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. A teraz...